I jeszcze mam w związku z tym ciekawostkę dla nas, wypowiedź pana Stoltenberga. Proszę państwa, ten Stoltenberg jest ciekawy, to jest sekretarz generalny NATO. My sobie, proszę państwa, jednym uchem wpuszczamy to, co powie pan Stoltenberg, drugim uchem wypuszczamy, ale zastanówmy się troszkę inaczej nad wypowiedzią pana Stoltenberga. NATO będzie wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ja przypominam, że pan Jens Stoltenberg był premierem Norwegii wtedy, kiedy pan Breivik dokonywał zamachów, gdzie zamordował kilkadziesiąt osób, gdzie służby państwa, którymi on dowodził jako premier, wiedziały o przygotowaniach pana Breivika. Cudaczna sytuacja. Akurat tam w Norwegii, o kraju, o jednej z najwyższych stop życia, gdzie ludzie nie mają problemów do niezadowolenia, gdzie za taki mord można siedzieć w komfortowym więzieniu, akurat tam zdarzył się, proszę państwa, ten zamach. Za pana Stoltenberga. Pan Stoltenberg udowodnił, że nie był w stanie ochronić obywateli Norwegii przed facetem, którego plany były znane. A później w nagrodę został głównym ochroniarzem krajów NATO. I on będzie w stanie nas obronić, tak? Proszę państwa, to co mówi pan Stoltenberg, NATO będzie wspierać Ukrainę, dopóki nie wygra wojny. Tu Reuters pana Stoltenberga cytuje. Proszę państwa, wiecie co powiedział pan Stoltenberg? Pan Stoltenberg powiedział, Polacy, zadecydowałem, że będziecie wspierać Ukrainę, dopóki nie wygra ona wojny. A co to jest NATO? Polska jest członkiem NATO. Dowodzi tym Stoltenberg i on wydaje oświadczenie woli. Jeżeli mówi się, i to jest chyba prawda, że Polska najbardziej w tej chwili się kosztuje, jeżeli chodzi o wydatki z krajów NATO, to pan Stoltenberg innymi słowy powiedział, Polska będzie wspierać. Jakiś Norweg mówi, Polska będzie wspierać. Kto tu rządzi, przepraszam, w Polsce? Proszę państwa, zastanówmy się, każda wypowiedź Stoltenberga to jest jak rozkaz dla nas. Nie mówię, żeby wychodzić z NATO, ale wypadałoby, żeby któryś z polskich polityków, decydentów dziób otworzył i coś skomentował. Halo, panie Stoltenberg, wasze fundusze inwestycyjne, państwowe, zarabiając na Polsce i innych krajach, krocie, niech się same kosztują, może, niech same wydawają pieniądze. Nic, cisza, oni... Uszy po sobie, ogon pod tyłek, jak zbity pies i... Ale tu w stosunku do nas, Duda, czołem żołnierze! Czołem żołnierze! Aż troszkę tak przyszczekał na moim Facebooku, aż nagrałem to dla państwa. Jaki odważny ten nasz Duda. Czołem żołnierze! A jak Stoltenberg decyduje o naszych finansach, to nie potrafią się odezwać. Co to jest NATO? Stoltenberg mówi NATO, czyli Polska, bo ta najbardziej. I ma rację.